Czy za taką drogę wewnętrzną? A tutaj pan Bartoszek, proszę państwa, kładzie po prostu dwie lampki, któreśmy sobie kupili w Dniu Niepodległości, ponieważ nikt nie pamiętał o tym święcie. Chyba z dzielnicy też. Byli jacyś harcerze tam, ale nie zapalili z niczym. Proszę mi wierzyć, to było po 15 godzinie 11 listopada. O, tak stają właśnie, jak mówią. Było Święto Niepodległości, jako patriotyczny obowiązek, znaliśmy i właśnie... To reprezentuje całą dzielnicę. Tak, przepraszam, ale to ja lampki dałem. No, to ja już A wy po prostu harmonogram powinniście sobie wrzucić taką rzecz. Ja nie byłem od... Człowiek czując się patriotą, powinien iść tam za święto. No i proszę zobaczyć, że tam nic więcej nie było. Proszę państwa, sprawa oznaczeń przejść to wiemy. Ja chciałem podziękować Radzie Dzielnicy za to, że w ciągu jednego dnia potrafiono wykonać chodnik na vis-a-vis Baśki. Naprawdę. Jeden dzień został zamknięty, po prostu przepust. Ludzie obchodzili naokoło. Przez torowisko. Ale proszę mi wierzyć, w jeden dzień została kostka zdemontowane tamto stare, założona, utwardzona powierzchnia, ułożona nowa. Naprawdę brawo dla dzielnicy. To trzeba przyznać. No, ale teraz chciałem się zapytać taką rzecz. Czy państwo, bo 20 lat minęło od powołania dzielnic, czy państwo macie coś takiego jak taki mały wykresik, że na terenie dzielnicy 16, na przykład na osiedle arbertyńskie daliśmy tyle i tyle finansowo wsparcia. Na osiedle takie tyle, bo tu chodzi o co? Pieniądze te pochodzą z naszych podatków, jak i również osób, firm, które są tam, czy to prywatne, czy to Tomek, czy Pizza, czy jakieś inne sklepy prosperujące. No. A następna rzecz jest taka, uciążliwość Tomeksu, mimo że tutaj doszliście do jakiegoś konsensusu z właścicielem, rzecz się dzieje tak, jak była. Dalej ci sami nie parkują na tamtym parkingu, którym jest, tylko po prostu parkują tam, gdzie im pasuje. Następna rzecz, teraz wszystkie niedziele będą pracujące na Tomeksie. Przedłużone zostały wszystkie soboty do 17. My tam chcemy mieć trochę spokoju. Bardzo proszę, no nie wiem jak to wpłynąć na to. Następna rzecz, kiedyś filmowałem przejście tutaj od Tomeksu przy wejściu głównym, można powiedzieć. To jest ten pan Pomar. Tam jest 7 metrów i jest 5 metrów przejścia. Znaczy 5 sekund w 7 metrów trzeba przejść. Te osoby starsze, które położą te walizki, czy te towary, to są ludzie, którzy chcą być samodzielni, chcą egzystować jeszcze w naszym społeczeństwie. I ja przy te buczki, które są zainstalowane na przykład przy Radzie Narodowej, czy takie buczki na tym przejściu jednym, żeby były. Ludzie nieświadomie wchodzą pod auta na pulsującym zielonym. Mało tego. On zanim weźmie te pakunki, podniesie, ruszy, to już ma czerwone światło pulsujące. Proszę mi wierzyć, zwróćcie na to uwagę. Byłem w Zikicie w tej sprawie w zeszłym roku, w listopadzie, u pana o nazwisku Wojtaszek. Bardzo nieśmiało tą wizytówkę mu odwróciłem. Nie wiedział facet, co zrobi. Ja mówię, chciałem wiedzieć, z kim mam rozmawiam, bo ja się przedstawiłem. I facet mówi, będziemy chcieli, ale tam nie ma tych sekund do przedłużenia. Ale zróbcie te buczki. Ludzie starsi, którzy tam idą, naprawdę nieraz by weszli pod to auto. Ile tam zdarzeń było po trące. Naprawdę. Zależałoby nam tak samo na tym, żebyście państwo, bo ulica, która została oddana pokrzywki, tam miała być podjęta sprawa odnośnie, że wypełnienie zatok, zrobienie zatok i oznakowanie ulicy. Nie wiem, do kiedy to będzie trwało. Naprawdę tam jest duży ruch i pieszy, i samochodów przez Tomeks. Ja nie mówię, żeby Tomeks nie istniał. Niech istnieje, tylko żeby to było wszystko zgodnie z prawem. No, po prostu. I chciałbym, żeby przy sporządzaniu planu działania
po prostu na rok przyszły jako prace doraźne, to przejścia podejrzewam, żeby były, ale nadać jakiś priorytet, bo tam jest duże przemieszczanie naprawdę ludzi i to i do szkoły, i do gimnazjum, i do liceum, i do podstawówki, a tam są nieoznaczowane te przejścia. Bardzo bym prosił. Natomiast jeszcze chciałem kolegę, który jest w temacie innym, też z niepodległości. Chciałem odpowiedzieć panu. Tak? Odpowiedzieć. Proszę państwa, osiedle albertyńskie ma wszystkie tutaj zarejestrowane, wszystkie czynności, które zostały wykonane, łącznie z połączonymi zdjęciami. I na osiedle albertyńskie do tej pory zostało wydane do roku 2011 1 452 000. Ale my mówimy o niepodległości. Niepodległości też można podkreślić. No i jest tutaj tak samo niepodległości. Niepodległości jest troszeczkę inna sprawa, ponieważ tam jest szereg spółdzielczych terenów. To niestety nie wchodzi. I tu nie ma jakiegoś rozgraniczenia. Natomiast cały ten rejon osiedla Niepodległości i Albertyńskiego wydaliśmy 1 452 000 i po szybciej. No weźmiemy sobie tutaj na przykład do tego. I co tutaj jest? Proszę państwa, widzimy remont ulicy Pokrzywki, remont chodnika. Dalej ten chodnik został. To jest osiedle Albertyńskie. Ale od Pokrzywki zaczynamy od Marii Dąbrowskiej. No to jedziemy aż do Andersa pojedziemy. To jest fakt. Zaczynamy ale kiedy? No proszę pana, no kiedy? No ciężko jest mówić, że gdyby były fundusze, to byśmy zrobili. Zgadza się. Ale tylko tutaj, jak wiemy, no, prezydent wstrzymuje, później daje te pieniądze. No, w tej chwili przywrócił nam troszeczkę pieniędzy, ale nie ma możliwości zrealizowania tego do 15 grudnia trzeba. To przepadło. Czy 12. No przepadło. Ale to dosłownie 2 dni temu pani Małgosiu została odblokowana. Czy zostało odblokowane, żeby nie wykorzystać? No, jeszcze do 12 termin jest wykonany. Reforma. To się nie da, bo sama nie, to, procedura. Dla mnie to jest takie dawanie kości na patyku. No tak. Tylko, że po co takie zagrywki są tutaj? Nie wiem, ja może kiedyś spotkam pana Majchrowskiego, się go spytam osobiście, bo no, miałem parę pytań, zadawałem. I to proszę państwa, no wszystko jest zarejestrowane. Jeżeli pana by to interesowało, to proszę bardzo, proszę zgłosić się do... Dobrze, jestem zainteresowany, ja się zgłoszę. Dziękuję bardzo. Ja mam następny w tej samej sprawie. Niepodległości, moje nazwisko Kozi Tadeusz. Jest taka sytuacja. Osiedle Puchatki jest normalnie od szkoły do 10 publikacji. Nie ma straży, nie ma policji. Następnie ograniczenie, prosimy, ograniczenie szybkości. Już nie wiadomo ile razy, już w którym zebraniu tu jestem. Grok o ścianę. Wymalowanie pasów na jezdni, grok o ścianę, nie ma nikogo. Tomek obiecywał nie wiadomo co, nie ma. Przychodzą, załapiają się dosłownie w klatkach. Nikt nie pomoże, nikt nie pomoże. Jest jeszcze następna sprawa. Tak zostało nam podzielony grunt, że my płacimy za chodniki, które są. Jeżeli będzie jeszcze taka sprawa, chwileczkę, trochę, my zrywamy chodniki i robimy sobie parkingi. Jeżeli jest taka sytuacja, jak jest. I zablokujemy drogę całkowicie, to może się ktoś zainteresuje. Na razie prosimy i zwracamy, dajemy wam sygnał, żeby później nie było żadnego jakiegoś nieporozumienia. Jeżeli wy nam nie pomożecie, to my musimy weźmiemy sprawę w swoje ręce. Jako służebnik. No. Bardzo was proszę, zainteresujcie się tym, pomóżcie nam. I spójrzcie na Tomek, żeby Tomek coś robił, bo Tomek powinien... Następna sprawa, wczoraj. Panowie, to jest non-stop z Tomeksu. Bagaże, śmieci wrzucane są nam pod śmietniki. Jest taka sytuacja. Jeszcze teraz nie jest wymóg segregacji śmieci. Później stwierdzą, że śmieci nie są segregowane, przyłożą nam po kieszeni. Wpłyńcie coś na kierownictwo Tomeksu, żeby to Tomek jakoś zrozumiał. Tak jak tu kolega, nie chcemy, żeby Tomek, jak to się mówi, cierpiał, ale my cierpimy przez nich. Z pracy człowiek przyjedzie, nie ma gdzie stanąć. W ogóle zablokowane cały. Mają. Popatrz pan, jest Carrefour, jest jeden z tego z hipermarkety, mają parkingi. Gdzie ma Tomek parking? Ma parking, ale płatny. No, ale nie. No.
stylu Tomeksu jest panowie. Jest taka sytuacja. Ci panowie, którzy handlują na Tomeksie, niech oni robią to, co chcą, ale niech oni wjeżdżą sobie na ten parking, który oni, pracodawca powinien zapewnić im parking. A nie kosztem nas wszystko. Wzdłuż płotu myśmy kiedyś za własne pieniądze wybudowali sobie parking. Nawieźliśmy żużla, nawieźliśmy koparki, to wszystko robimy. Nie mamy teraz gdzie stanąć. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no, to co się orientuje w tej materii, to ulica Pokrzywki ma być robiona, ale myśmy to optowali o takie rozwiązanie, żeby ten chodnik, który jest przed blokami, został przesunięty albo w jakiś inny sposób, żeby można było wykorzystać ten brzeg, który, no i stworzyć miejsca postojowe. I nie wiem na jakim etapie to jest spółdzielnia, czy się zrzekła, czy jest już załatwione z Wydziałem Skarbu, przekazanie tego. Tego nie jest. Mogę odpowiedzieć. No, jest taka sytuacja, że wykupiliśmy chodnik ogólnodostępny, taką głupotę zrobiła kiedyś spółdzielnia i Rada Nadzorcza i wykupili to mieszkańcy. Cały chodnik wykupiony jest na poszczególne bloki. No i teraz faktycznie, jak tu kolega mówi, możemy tak zrobić, że ten chodnik rozbierzemy i porobimy sobie wjazdy na swoją posiadłość, bo jest wykupiona i no ziemia też. No to jest wasza. A resztę ludzi od szkoły do tego nie będą chodzili jeszcze środkiem jedzą. Ale sami sobie też zrobicie raz. To jest szafienne. Nie, ale nikt nie chce przesuwać, że to jest prywatny ten. Ale jak my chcemy, żeby go przesunął? No nie. Zwiedził pan tutaj całkowitą rację, ponieważ nie można robić żadnych inwestycji na terenie nie należących do gminy. No to jest prawda. Nikt się nie podejmie. Ale to zostało zrobione z błędu. To nie jest tak, żeby my sobie. Ale proszę mi wierzyć, że się nikt nie podpisze pod tym, żeby tam wejść i cośkolwiek robić. Musi być adwokatę. Ale coś by czasem pasowałoby coś zacząć na te poszczytki robić. Bo od samego początku mierzymy, dodajemy, rozejmujemy i nic nie wychodzi. Panie radny, pamięta pan, jak żeśmy mówili, obydwaj, żeśmy rozmawiali na ten temat. Ja mówię, najlepsze rozwiązanie jest przekazanie tego chodnika do gminy. I zrobiliby takie coś, jest takie. No nie ma formalnie, nie ma tego. No ale bo nie chcę przyjąć. No nie wiem, dopóki nie będzie prawnie to rozwiązane, to my nie możemy żadnej inwestycji na terenie chodnika w tym rejonie zrobić, jeżeli to nie jest teren. Możemy uchwałę podjąć o sprawę. No możemy pomóc jakoś. Pasowałoby. Bo proszę pana, przepraszam, że wejdę w temat. Czternastkę, jak się kapli, że zorientowali się, że jest to nieprawnie, tak już czternastkę blok, jak wpisali w księgach wieczystych, to po prostu dopisali, że służebnością chodnik. To już po prostu się zorientowali, że popełnili błąd. No po prostu nie robiąc tego przy 10. No, ale ktoś się nie zorientował, no i, tak, i po ten prostu błąd mieliśmy takich światłych ludzi w Radzie Nadzorczej. No. Z czego mi powodu... Ale to nie jest nasza wina. Ja proponuję, żeby się ktoś, Marek, żeby się zajął tym i niestety, ale ciągną i... Panie Stanisławie, a jak sprawa jest z tymi pasami? Czy można pomalować te pasy przejścia przy ograniczyć szybkość do 20 na godzinę? Nie wiem. Nie można. Ograniczyć? My samoczynnie pamiętasz, Marku, nie możemy. No. Tyle nie wiecie drogę? No, jak pan, nie wiem. Tyle razy na zadania. Ja mówię, proszę pana, o chodniku. A pan się to nie wie. O drodze, o przejściach. O ograniczeniach teraz. Pasy tutaj ograniczenia tej drodze. Tam nie ma żadnego pasa. Przechodzą ludzie jak. Dlatego ja proszę jedno zdjęcie. Proszę złożyć wniosek, panie Marku. Wniosek złożony do Zikitu i Zikita.
odmówił wykonania przejścia oznakowanego na drugą stronę, na wysokości Kogutka z osiedla Niepodległości, na drugą stronę. To na całej tej drodze, żeby było tam, gdzie ludzie porusza się w ciągu. Jest jakiś powód. Ja nie wiem, pan przewodniczący był, rozmawiał, spotykał się i tak z nie odpowiedział. Pan Marek był, pan Klimas pisał w tej sprawie. Naprawdę to jest od chyba, nie wiem, roku, dwóch sprawa, i która się bałkuje. Proszę pana, jest taka sytuacja. Właściciel Tomeksu narobił sobie pełno bram dookoła. I na każde wchodzi się. Jeżeli idę jadą samochody, to mówię panu, że tam czasami kamikadzy jeżdżą. No. I dlatego prosimy, żebyście zrobili pasy, namalowali, bo to nie kosztuje duży koszt. I zrobić dwie tablice, 20 km i sprawa załatwiona. Ja proponuję, panie Marku, przygotować takie założenie. Nie ma sprawy. I zrobimy spotkanie z przedstawicielem psychitu. Bardzo mi tego chciał. Od początku Andersa do końca. Do Marii Dąbrowskiej w całości i ten czas będziemy wiedzieć, czy jest. Dziękuję bardzo państwu. Dziękuję serdecznie. Postaramy się. Bardzo prosimy. Jeszcze jedna sprawa. Jeszcze jedna sprawa. I te sprawy może wyjaśnimy. Jeszcze jedna sprawa. Panowie, bardzo bym prosił, jak się przechodzi tutaj w stronę Baśki, tam stoi topola taka. Zaraz przy tego. O usunięcie tej topoli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Już tylko se kartę. Do widzenia, dziękujemy. Jeszcze pan przekazał, to może pan wrócił pan. Bo ja to skasuję. Nie. To proszę nie kasować. Panie Stanisławie, ja mam siebie. Proszę przekazać to miejsce. Dziękuję. Nie, właśnie, proszę mnie tylko w jednym miejscu. Ja zrobię więcej. Znaczy ja może bym zaprosił pana przewodniczącego na komisję praworządności. Bo to jest. Ale nie. Panie przewodniczący, niech radny. Panie przewodniczący, panie Tomek. Niech przygotuje Marek pewne sprawy na komisję i w ten czas poprosimy pana. Już bym powiedziałem, na komisję przygotuję. Żeby dziękuję bardzo. Poprosimy zjeść tam przedstawiciela.